Zapraszam bardzo serdecznie do wypróbowania mojego przepisu na chleb orkiszowy na zakwasie. Przepis jest dosyć prosty, jednak musimy uzbroić się w cierpliwość. Rozpoczynamy od przygotowywania składników. Żeby zrobić zaczyn, wsypujemy mąkę, dodajemy zakwasu, a następnie wlewamy ciepłą wodę. Ważne jest, żeby woda była ciepła, nie za zimna i nie za gorąca. Teraz wszystko mieszamy bardzo dokładnie. I odstawiamy na 12 godzin w miejsce, gdzie będzie stała temperatura. Nie musi tam być za ciepło, nie musi być również gorąco, ale nie może to być również lodówka. Teraz, zanim wyjmiemy zaczyn, możemy przygotować resztę produktów. Ponieważ ja dodaję oliwki, to najpierw je posiekam. W międzyczasie już przygotowałem zaczyn, który, jak wyczujecie, już będzie gotowy, będzie miał bardzo ładny, kwaskowaty zapach. I wtedy możemy zacząć dodawać resztę składników. Posiekane oliwki. Siemię lniane. Nasiona słonecznika. I sezam. Następnie musimy dolać troszeczkę wody, żeby nam się lepiej mieszało. Ta woda musi być również ciepła. Wsypujemy oczywiście sól i mąka. No i teraz najważniejsze zadanie z tego całego przepisu. Musimy bardzo dobrze wymieszać całe ciasto. Musimy użyć dokładnie 800 g mąki orkiszowej i wody. Czasami, w zależności od mąki, to 600 ml wody, które podałem w przepisie, nie zawsze starcza lub czasami jest nawet za dużo, więc musimy niestety metodą prób i błędów wypróbować. Ciasto musi być w takiej właśnie. Ciasto musi być bardzo dobrze wymieszane. Oczywiście możecie użyć robota. A wracając do konsystencji ciasta, musimy tak długo mieszać, aż ciasto będzie miało taką konsystencję, której nie pójdzie formować w rękach, ale jednocześnie nie będzie za rzadkie. Teraz przygotowujemy dwie foremki i smarujemy je bardzo porządnie tłuszczem. Ja akurat użyłem oleju kokosowego, ale każdy inny również się nadaje. Nie oszczędzajmy na tym smarowidle. Chleb później dużo lepiej odejdzie od formy, jeśli będzie bardzo dobrze foremka nasmarowana. Ja używam takiego silikonowego pędzelka. Następnie przygotowuję wagę i odmierzam dokładnie połowę ciasta dla jednej i dla drugiej foremki. Możecie teraz zaobserwować, jaka jest konsystencja tego ciasta. Bardzo ciężko odchodzi od drewnianej łopatki.
Nie wiem, możecie spróbować również silikonowej. Ja używam zawsze drewnianej. Jakoś tak się już przyzwyczaiłem. Zazwyczaj tego ciasta wychodzi delikatnie ponad kilogram na jedną foremkę. Oczywiście nie przesadzajmy z dokładnością, jak chcemy, proszę bardzo, ale myślę, że kwestia 50 czy 100 gramów różnicy to nie bardzo robi tutaj. Nie musimy formować tego ciasta. Możemy tak po prostu zostawić. Ono samo się uformuje. I tak odstawiamy ciasto. Przykrywamy oczywiście jakąś ściereczką czystą i zostawiamy na jakieś 4 do 8 godzin w zależności od klimatu, od temperatury. Różnie to może być. Ustawiamy teraz piekarnik. Ja zaczynam od termoobiegu i na maksymalną temperaturę. To jest około 230-240 stopni w moim piekarniku. Ja zawsze wkładam na spód piekarnika pojemnik z wodą, który będzie wytwarzał parę w piekarniku. Bardzo ważne, pamiętajmy, aby wyłączyć termoobieg, zanim włożymy chleb do piekarnika. Włączony termoobieg spowoduje, że twój chleb będzie bardzo spieczony z zewnątrz. Po 20 minutach zmniejszamy temperaturę do 180 stopni i zostawiamy na następne pół godziny. Oczywiście po pół godziny chleb już będzie gotowy. Jednak pozwólmy mu wyschnąć z zewnątrz, dlatego uchylamy drzwiczki i czekamy. Po kilkunastu minutach możemy już wyciągać chleb z foremek. Widzicie, używam noża do tego, jednak tylko odcinam delikatnie miejsca, w których źle wysmarowałem tłuszczem, ale jak widać bardzo szybko chleb wychodzi calutki z foremki. I drugi to samo. Nie będzie najmniejszego problemu. Delikatnie podważyć. I teraz smaruję ze zewnątrz wodą. Zwykłą wodą. Możemy oczywiście dodać troszeczkę do tej wody mąki ziemniaczanej. Wtedy będzie jeszcze taki dużo lepszy połysk na chlebie. Ja używam jednak tylko zwykłej wody czystej. Po wysmarowaniu tego chleba odstawiam jeszcze do ciepłego piekarnika na kilkanaście minut, żeby chleb wysechł. I tak możemy jeść bardzo zdrowy chlebek, smacznego.